cześć moi drodzy, ja nazywam się Miss Aga i dzisiaj wyruszamy w niesamowitą podróż do miasteczka, w którym mieszka Polly Pocket. Nazywa się ono Pollywill i odwiedzimy wielkie centrum handlowe. Takie wielkie, takie ogromne, kilkupiętrowe. Jej dom, a nawet salon gier. Może wygram jakąś maskotkę, na przykład węża? Nie wiem, kto by chciał węża, ale ja bym chciała. Ale żeby wygrać taki wspaniały okaz jak ja, musicie zostawić łapki w górę, no i oczywiście zasubskrybować. Tak jest, subskrybujcie kanał, żeby spotkać takiego wspaniałego i wielkiego węża. Naszą wycieczkę po miasteczku Pollywill rozpoczniemy od największego zestawu, czyli centrum handlowe. Dziewczyny stwierdziły, że wybiorą się na małe zakupy, więc jadą do wielkiej galerii. Najpierw muszą gdzieś zaparkować swój samochód. O nie, szlaban! Chyba trzeba zapłacić za bilet, ale damy im wjechać dzisiaj za darmo. Niech mają, niech się cieszą. Nie wiem, czy też tak macie, ale ja zawsze boję się wchodzić przez drzwi obrotowe. Po prostu boję się, że nie wiem, jakoś mnie zgniotą, walnę się w nie albo coś takiego. Mamy też tutaj jakieś stanowisko informacyjne. Pewnie jakaś tam pani pracuje, która może nam powiedzieć, w jakim miejscu znajduje się jaki sklep. No i co dziewczyny, chyba lecimy na pierwsze piętro, tak? Nasza Polly załadowała się już do windy i gdzie, powiedz mi moja droga, jedziemy? Chyba na pierwsze piętro, nie? Zobaczymy, co tam będzie ciekawego. Hop, siulala i jesteśmy już na pierwszym piętrze. Nasze pierwsze miejsce to sklep sportowy, w którym można sobie tutaj potestować różne rzeczy, pobawić się. Ja powiem wam, że uwielbiam takie sklepy właśnie sportowe, a Lila sobie wymyśliła, że chciałaby chłopaka piłkarza, więc już tutaj ćwiczy swoje umiejętności, żeby wiecie, mogła się też na boisku popisać. Możemy też, zobaczcie, cały ten element wyjąć. I mamy tutaj z tyłu jeszcze fajne rzeczy, jakiś rower, narty. O, możecie napisać w komentarzach, czy ktoś z was umie jeździć na nartach. Bo ja niestety nie umiem ani na desce snowboardowej, ani na nartach, tylko na łyżwach umiem, jeżeli chodzi o sporty zimowe. Ale żeby tego było mało, to jeszcze mamy tutaj obok ściankę wspinaczkową. Można sobie poprawić kondycję. Zamiast jeździć windą, jak małe leniuszki, to można się tutaj wspiąć na kolejne piętro. Polly Pocket to jakoś się normalnie wspina po tej ściance, ale Lila, co tutaj odwala, to ja nie wiem. Jakaś z niej chyba jest niezła kaskaderka. Na drugim piętrze mamy najlepszy sklep pod słońcem, bo jest to sklep zoologiczny. Jest tutaj nawet, zobaczcie, jakiś mały piesek. Mamy różne produkty. A tutaj obok to chyba jest jakieś akwarium, nie? O, racja, ale fajnie, ryby się raptem pojawiły. I na tym samym piętrze mamy też jeszcze jeden sklep, to jest taki chyba elektroniczny, ale widzę, że też tu są jakieś książki i płyty. Halo, halo, czemu na tym monitorze nie leci jakiś mój filmik? O, i teraz to mi się podoba, tak powinno właśnie wyglądać w każdym sklepie elektronicznym. Na wszystkich ekranach moje filmy. Jest mały problem, bo Polly nam gdzieś zniknęła, poleciała do góry, do jakiegoś sklepu, nie wiadomo gdzie. Lila teraz jej musi szukać. Pewnie tutaj na tych ładnych ciuszkach siedzi na 100%. Na wieszakach pełno ciuszków, więc Polly Pocket chyba na długo nam tutaj znikła w tej przymierzalni. Tak mi się wydaje, że będzie tam mierzyła i mierzyła. Lila aż, słuchajcie, załamana, zajęła miejsce tutaj na jakimś wielkim bucie na obcasie. Nie do końca jestem pewna, czy w ogóle można na tym siedzieć, ale jeżeli ekspedientka jeszcze tutaj pani sprzedawczyni Lili nie wyrzuciła ze sklepu, to znaczy, że chyba jest wszystko okej. Uwaga, uwaga! Polly jest gotowa do wyjścia z przymierzalni. Taradadam! No i co? Halo? Gdzie masz jakieś nowe ciuchy? Sama nie wiem, co się stało, jakoś tak nie wiem. Nic na mnie nie pasowało, wszystko źle leżało, więc zostanę chyba jednak w swoich normalnych ciuchach. Dziewczyny stwierdziły, że wybiorą się do kina, obejrzeć jakiś najnowszy hicior. Nie wiem, o czym on będzie, ale ponoć ma być to jakiś horror. No i słuchajcie, gdzieś tu nam Lila znikła. Nie ma jej i nie ma. Polly kupuje już tutaj popcorn i jakieś przekąski, a Lili dalej nie ma. Wydaje mi się, że może być w tej toalecie, bo ona to tak lubi posiedzieć sobie czasami w kibelku. Co ty robisz? Tak bez pukania wchodzisz tutaj mi do toalety? Jak tak można? Zamykaj to! Ja potrzebuję jeszcze chwili,
Jeszcze chwili na kibelku, w samotności. Dobra, dobra, już zamykam, spokojnie, już ci nie będę przeszkadzać. Siedź tam sobie ile potrzebujesz. My teraz w tym czasie zobaczymy tutaj ukryte pomieszczenie, czyli salę kinową. Przed chwilą wam mówiłam, że dziewczyny wybierają się na jakiś horror. Wydaje mi się, że to będzie jakiś horror w kosmosie. Czyli po prostu gorzej być chyba naprawdę nie mogło. Przynajmniej dla mnie, bo ja nienawidzę oglądać horrorów. Bardzo nie lubię się bać. I nie lubię też, jak jakieś filmy dzieją się w kosmosie, bo dla mnie jest to dodatkowo straszne, że jak można w takim kosmosie, nie wiem, latać tam i można się zgubić, nie wiem, powietrza nie ma i w ogóle dla mnie to jest po prostu bardzo przerażające, więc ja tutaj to zamykam. Wolę sobie nie wyobrażać, co w tym filmie mogłoby się dziać. Dziewczyny po tym przerażającym horrorze musiały się delikatnie odstresować, wybrały się na samą górę, na przepyszną pizzerinkę. Tutaj Lila, widzę, nawet jakieś zakupy zrobiła, chyba jakąś kieckę kupiła. Dziewczyny oprócz pizzy miały też do wyboru hot doga i możecie dać w komentarzach, na co wy byście się zdecydowali, czy pizzerinkę, czy hot dogi. Samochód z zakupami wypełniony aż po brzegi, czas teraz wracać do domu, otwieramy tutaj szlaban. Uwaga, uwaga, jedziemy! Wzium! Na szczęście żadne zakupy nie zostały zgubione po drodze, więc jest wszystko ok i czas ruszać do domu. Ojeja, dziewczyny zaraz tutaj będą, a ja ich jeszcze domu nie złożyłam. Trochę by było słabo, gdyby podjechały pod chałupę, a ona dalej w pudełku. Lila i Poli musiały na chwilę podjechać do domu, żeby odpocząć, zostawić zakupy, bo później mają wybrać się jeszcze do salonu gier, żeby, wiecie, miło spędzić wieczór, jakaś imprezka, terefere kukuryku. Może Lila pozna w tym salonie gier jakiegoś piłkarza. Przynajmniej chociaż takiego, który będzie grał w piłkarzyki. Mini domek Poli Pocket można rozłożyć i tutaj w środku mamy naprawdę wiele różnych pomieszczeń. Zobaczcie, co jeszcze tutaj jest. Nawet toaleta i kibelek. Wiecie, kto tam zaraz będzie siedział. Na samej górze mamy sypialnię Poli Pocket, jej pokój. Tutaj jest też jeszcze duża szafa, na pełno różnych ładnych ciuszków, komputer, no bo przecież gdzieś trzeba YouTube'a oglądać. Poli teraz musiała po tych ciężkich zakupach położyć się na chwilę do łóżka. A tutaj niżej mamy pokoik chyba jej brata, tak mi się wydaje. Jest, widzicie, konik na biegunach, jest rozkładane łóżeczko. A jeszcze niżej, już wcześniej pokazywana wam toaleta. Lila już oczywiście tutaj kibelek zajęła, jest, słuchajcie, też prysznic, wanna, której mogłyby sobie zrobić dziewczyny challenge 24 godziny w wannie, która jest pełna slajmów. Nie chciałabym w czymś takim siedzieć, ale wiecie, jak kto lubi, wszystko dla wyświetleń. A na samym dole mamy tutaj po prostu salon na totalnym wypasie, jest telewizor, wielki, gigantyczny telewizor, kanapa i DJ-ka, czajcie to? W pokoju mają normalnie miejsce do tańczenia, wielkie stereo głośniki i taką kulę dyskotekową, no. Każdy by coś takiego chciał mieć, kto lubi muzykę, po prostu jestem w szoku. Jak można takie fajne rzeczy mieć w pokoju? Nie mogło też oczywiście zabraknąć kuchni, jest otwierana lodówka, pełna pysznego jedzonka. Stoliczek, krzesełka, no ale dziewczyny na razie nie będą niczego jadły, bo się najadły już w galerii. I jak widzicie, tak się najadły, że aż Lila ponownie musiała odwiedzić kibelek. Żeby tego było mało, to jeszcze na ogrodzie mamy trampolinę, która normalnie ma tutaj element taki gumowy, od którego można te nasze laleczki odbijać i będą one sobie skakać na wszystkie strony. A ty teraz, Lila, gdzie zabierasz tego młodszego brata Poli Pocket? Na jakąś wycieczkę? Tylko nie bierz go na wieczorną wyprawę do salonu gier, bo wydaje mi się, że dla niego to do końca nie jest odpowiednie. Mając kilka różnych budynków, można je obok siebie poustawiać i wtedy to będzie wyglądało jak najprawdziwsze miasteczko Poliwheel. Tutaj mamy, słuchajcie, teraz właśnie ten salon gier. Można drzwi otworzyć, już tutaj coś delikatnie podejrzeć. Tum, 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 tum. Wow, znowu mamy dwa piętra i zobaczcie, ile tutaj różnych gier jest.
Młody gagatek, widzę, jednak skorzystał z okazji, wybrał się też do salonu gier i nie wiem, wsiadł na jakiś motocykl? Kto to widział, żeby taki mały bobas jeździł na jakimś, nie wiem, skuterku? Z tego co widzę, to Poli chyba próbuje swoich sił w tej maszynie, gdzie można zdobyć maskotkę, pluszaka, trzeba, wiecie, tam chwytakiem go za głowę wziąć. Czasami wrzucałam jakieś monety do takich maszyn i próbowałam złapać jakąś maskotkę, ale nigdy mi się nie udało. Poli chyba jednak miała farcika, bo udało jej się wygrać misia, wielkiego różowego misia, a na kolejnym piętrze mamy tutaj jakieś zbijanie kaczek? Byłam w kilku różnych salonach gier, ale takiego zbijania kaczek to ja nigdy nie widziałam. A tutaj zobaczcie, można to otworzyć i pojawia nam się jeszcze kolejna gra. A zobaczmy, kto stoi tutaj u góry. Lila. I co ona robi? Jeździ na nartach? Ćwiczy swoje narciarskie umiejętności? No coś czuję, że raczej to ty mało punktów zdobędziesz, bo ty umiesz tylko i wyłącznie siedzieć w toalecie. Na sam koniec pokażę wam jeszcze szybko w pudełku mój ostatni zestaw. Jest to ciężarówka, taki jakby samochód z lodami. Mamy oczywiście jakieś ładne stoliki, jest tutaj też jakaś taka reklama, wiecie, pokazująca halo, halo, tutaj można kupić lody. Mamy też ładną Poli w okularkach i to ona chyba sprzedaje te lody, na to wychodzi, widzicie? Bo ma jakby fartuch, czyli co? Czyli ona dostała pracę w samochodzie z lodami? A ty masz w ogóle, kobieto, prawko? Nie, no dobra, Poli musi mieć prawko, bo przecież już prowadziła samochód, jak jechały do galerii handlowej. Ten oczywiście samochód z lodami można tutaj otworzyć, w środku mamy różne pewnie maszyny do robienia lodów. Dodatkowo, oprócz tych zestawów, które wam dzisiaj tutaj pokazałam, jest, zobaczcie, jeszcze limuzyna. Mega wielka szkoda, że nie miałam dzisiaj tutaj na ten filmik limuzyny, bo bym im zrobiła prestiżową przejażdżkę po okolicy. Mogłyby się wozić swoją super długą furą.